Cześć. Zapewne spodziewacie się kolejnej recenzji broni, ale dzisiaj coś zupełnie innego. Dzisiaj coś, co naprawdę dobrze sprawdza się w ostatnim czasie w ciężkich warunkach pogodowych. Proszę Państwa, dzisiaj dla Was recenzja tych oto wspaniałych rękawic, ale również pistoletów, o które prosiliście, w sensie prosiliście nas o tę recenzję już całkiem długo. Proszę Państwa, dzisiaj pistolety, które mocno namieszały na światowym rynku broni krótkiej. Pistolety, które są tanimi pistoletami, ale podobno też naprawdę dobrymi pistoletami. Czy na pewno? Dzisiaj przygotowaliśmy dla Was recenzję pistoletów Canik. Mamy do dyspozycji trzy różne modele. Podczas naszego testu wystąpi tylko jeden model. Także więcej usłyszycie na temat tej konstrukcji zaraz po DCF Pistol Standard, czyli naszym standardowym teście, który prowadzimy dla każdego pistoletu, który recenzujemy na naszym kanale. Także widzimy się za chwilę na osi, a potem na podsumowaniu, w którym opowiemy Wam o tej konstrukcji i o moich odczuciach na temat tej broni. Także dzisiaj dla Państwa Canik w DTF Solutions. Do zobaczenia za chwilę. Lecimy? Dobrze, proszę Państwa, test pistoletu Canik, czyli kręcony longiem, 8 zadań strzeleckich, czyli nasza konwencja DTF Pistol Standard. Będziemy strzelać, ja będę strzelać z pistoletu Canik TP9 Elite Combat z mechanicznymi przyrządami celowniczymi SAI, lufa SAI, płaski język spustowy. To jest pistolet spółki, żebyśmy mieli jasność. Jedyne co wymieniłem, backstrap. Długa historia. Był to prawie mój wybór. Także w takiej wersji właśnie będziemy ten test prowadzić. Pierwsze zadanie to jest 10 strzałów na 10 metrach poniżej 10 sekund. Ten test możemy przeprowadzić na dwa sposoby, czyli zmieścić się w jak najkrótszym czasie albo strzelić jak najlepszą celność. Dla mnie cel tego zadania aktualnie jest następujący. Zmieścić się w 10 sekundach, nie wychodząc z alfy i DPA. To jest mój cel, także zobaczymy, jak sobie poradzimy. Z postawy wysokiej gotowości, skompresowanej. Ja gotów. Ok, uwaga. Ok. 4,33. Wszystko w celu. Bardzo ładna grupa. Delikatnie mogłem sflinczować, bo no, jak wiecie, strzelam z innych pistoletów zazwyczaj. Natomiast jest to nadal miarodajny test. Świetna grupa. Bardzo fajnie się z tego strzela. Nie wiem, czy to nie był najszybszy czas jak na razie. Ze wszystkich testów. Problem z innymi. Ale tak mi się wydaje. Wiem, że z Beretty było super. Tak, też. Tam też było naprawdę nieźle, nie? Dobrze. Test zaliczony jak najbardziej. Jaki był czas? 4,33. 33, tak? Tak, 4,33. Dobra. Teraz, proszę Państwa, 5, 10, 15. Pierwsza wersja, czyli 5 strzałów. Tu nie mieliśmy zmian magazynka, z tego co pamiętam. Czyli 5 strzałów ręka, 5 strzałów freestyle. Następnie 5 strzałów ręka prowadząca, strzelająca, czyli tylko prawa. Przełożenie pistoletu, 5 strzałów ręka prowadząca. Mam wrażenie, że strzelaliśmy wcześniej te testy z 5 metrów. Natomiast strzelimy go dzisiaj z 7 metrów. I tak przejdziemy sobie do tego, że będziemy je strzelać z 7 metrów, ponieważ 7 metrów to jest nasza standardowa odległość w ogóle dla tego zadania strzeleckiego. Więc 5 metrów, 5 strzałów freestyle, 5 prawa, 5 lewa. Ok, jesteś gotów? Ja gotów. Uwaga. Zacięcie. Ok, koniec. 12,18. 12,18, niezły czas, z jednym zacięciem. Jeden miss na lewej ręce. Jeden miss na lewej ręce. Mieliśmy jedno zacięcie, zaraz sobie do tego dojdziemy. Czas? Już Ci mówię, 12,18. 12,18 S, one miss, lewa.
I teraz zacięcie, które widzieliście, jest spowodowane dłuższym magazynkiem. Dojdziemy do tego później, natomiast tak jak wiecie, na przykład w pistoletach Glock mogę zamiennie używać magazynków, czyli mogę włożyć długi magazynek do pistoletu o krótszej rękojeści i on może wystawać i blokada magazynka jest na tyle solidna, że zablokuje mi ten magazynek na tyle, że nawet na cofniętym zamku nie wbije magazynka zbyt głęboko. Zauważyliśmy, że jeżeli mam pistolet o krótkim chwycie, w przypadku pistoletu Canik, to rzeczywiście magazynek długi zapnie się, ale niestety powoduje w nim zacięcia lub jeżeli na otwartym zamku wepchnę magazynek głęboko podczas awaryjnej wymiany magazynka, to potrafię przebić blokadę i wbić go głębiej niż powinien być. Więc jest to trochę problematyczne, w sensie ogranicza nas do tego, że do pistoletów z krótkim chwytem tylko krótsze magazynki, do pistoletów z długim chwytem analogicznie tylko długie, bo tylko długie się prawidłowo zapną. Długi magazynek w krótkiej rękojeści może generować problem. Niestety mam tylko jeden krótki, bo gdzieś tam mam tych magazynków sporo i przez pomyłkę zapomniałem, dlatego pracujemy na tych dłuższych magazynkach. Postaram się tak to prowadzić, żeby nie mieć więcej takich kłopotów. Więc tutaj no, tylko informuję, skąd to zacięcie się wzięło. Dobrze, 5 metrów, 10 metrów, 15 metrów, czyli druga wersja 5, 10, 15, tym razem ze zmianą odległości. Okej. Jesteś gotów? Ja gotów. Uwaga. Okej. Okay. 12,55, ale mam zliczonych 16 strzałów. Nie wierzę, że było 16. Natomiast wierzę ale w to, że łuska mogła uderzyć w mikrofon. Mogła i mogło się też wydarzyć tak, że złapał też jakieś echo, no bo jesteśmy w pięknym, malowniczym miejscu. Na strzelnicy Smolarnia w Bytowie. Proszę Państwa, jest to strzelnica... jak to się nazywa? Poczekaj. Pięknie. Jest to strzelnica bytowskiego strzeleckiego klubu sportowego Strzelcy Bytów. Proszę Państwa, tak, ugościli nas tutaj przepiękne miejsce, naprawdę. Możesz tutaj zrobić taki... panoramę? Swipe, no po prostu naprawdę przecudowne. Mają kilka osi, cisza, spokój, w środku lasu. Naprawdę cudowna strzelnica. Przede wszystkim mega przyjazna ekipa. Tak, to w ogóle, także bardzo Wam dziękujemy. Wielkie dzięki od DTF-u. No i gdzie Mateuszek ma? Flamaster ma. I teraz proszę Państwa, tutaj na sztukę przysłowiową. Jeden mis, to był mis z 15 metrów, wyczułem go. No zdarzył się. Natomiast nadal uważam to za dobry czas. No, liczymy ten czas, który jest tutaj podany. 12,55. 12,55. 15. Dobra. Proszę Państwa, teraz strzelanie w ruchu. Zaraz zobaczymy, czy ja się nie muszę doładować. Proszę Państwa... strzelanie w ruchu i mamy, czyli 5 strzałów, pomiędzy 8 i 3 metry. Strzelamy przód, tył. No, żeśmy sobie wymyślili, że pomiędzy 8 i 3 metry. Damy być 5 strzałów, prawda? Tak. Ok, gotowy. Dobra. Czyli 8 i 3 metry. Dobra, jesteś gotów? Gotów. Uwaga! Dwa misy. Jednak długość tego spustu, teraz ją poczułem, nie? Okej. 2,41. Jesteś gotów? Gotów. Zerknę tylko do tyłu, czy tam nic nie ten. Dobra. Uwaga! Wszystko w celu, ale zaczęliśmy z dalszego dystansu, więc było to trudniejsze zadanie strzeleckie. Natomiast wszystko jest w celu. 1,65. Bardzo ładny czas. Dobrze, i teraz tutaj to, co widzicie, to były dwa misy, które były przy pierwszym przebiegu, w momencie przemieszczania się do przodu. No, to tam sobie zaznaczymy. Teraz praca, mechanizm spustowy, charakterystyka działania.
W przypadku pistoletów Canik to jest istotne, bardzo długi slak. Nie? On jest naprawdę długi. Czyli moment dojścia do ściany jest długi. Tak? I teraz w nowych pistoletach Canik Rival i też w customowych spustach, tak mi się przynajmniej wydaje, bo tak są zareklamowane na pudełku, ten róg spustu jest skrócony i on wtedy następuje jego przełamanie na 90 stopniach. Trochę chcę mieć ten pistolet z tego względu, że miałem okazję jakby sprawdzić go na targach Shot Show i naprawdę ten spust jest fenomenalny, który jest w Rivalu. Ten jest najbliższy temu spustowi, ale te pistolety były jeszcze przed Rivalem, jeszcze zanim pojawił się Rival, trafił do nas, także wybrałem sobie ten spust i tutaj było czuć, że jednak pociągnąłem za ten spust mocno i sfinszowałem ten strzał przy pójściu do przodu. No i też nierówności terenu tu są spore i troszeczkę się tam zachwiałem. Natomiast koniec końców ta praca na języku spustowym różni się mocno od pistoletów, z których strzelam zazwyczaj i myślałem, że będę miał troszeczkę mniej drogi do pokonania. Dobra, to co? Spisujemy. Spisujemy. Przód. Tył. Tył. Mam 1,65. 1,65. Wszystko w celu. Czyli drugi string. To jest 2,41. 2,41. Dwa misy. Okej. Okay. To reload two. Ja się muszę doładować, także szybkie ładowanko. Żebyśmy mieli jasność też, bo to później są jakieś dziwne teorie, nie teorie. Amunicja, z której dzisiaj korzystamy, to dokładnie Selyer Belot z tej partii. Okay. Także żebyśmy mieli jasność, jest przesypana tutaj do karbnika. Pudełka roboczego zwanego karbnikiem, dokładnie. One reload, two reload two. Two reload two. Dobra. Okej, okay. Ja gotów, idziemy. I to z piąteczki, z tego co pamiętam, robiliśmy. Żeby było sprawiedliwie, wszystko bierzemy z tej skośnej, urwisowatej ładownicy, także lecimy. Dużo tych kieszeni, trochę za dużo. Za dużo? Powiem ci, trochę za dużo. Zrobię jednak z tej strony, bo tam słoneczko pięknie świeci. Czekaj, zaczęło słonko świecić i trochę nam tutaj prześwietla. Okej, okay. Jesteś gotów? Gotów. Uwaga! A? 3,50. 3,50. Wszystko w celu. Gotów? Gotów. Uwaga. O, przepraszam. Się źle załadowałem, bo załadowałem się na one reload. One. Poprawka. Ok. Gotów? Gotów. Uwaga. $2,62. Bardzo ładnie. Płynnie. Bardzo ładnie. Okej, okay, gotów? Gotów. Uwaga. $3,30. Mógłbym szybciej. Fajny. Jest naprawdę fajny. Okej. Okay, widzę to w twoich oczach. No, jeszcze raz? Jeszcze raz, bo miałem tą motkę jedną, która cię tak rozproszyła i wiem, że no, może być nawet poza testem, nie? To jest poza konkurencją. Poza konkurencją. PK, czyli jak ja na wszystkich zawodach. PK, poza konkurencją. Bo nie ma licencji. Już niedługo. Cwaniaczki. Dobra. Jesteś gotów? Gotów. Uwaga. $2,75. Dobra. Nie, bo będziemy tutaj marnotrawić amunicję. Ale tu zamuliłem pałkę. Ostatni był miss poza konkurencją. Także ten się nie liczy, bo jest poza konkurencją. Także to było moje ostatnie strzelanie. Dobra. Reszta w celu, tak? Reszta w celu. Na początku mieliśmy 3,50 równo, to pamiętam. Potem było 2,60 coś.
Już ci mówię. 3.30. To był ostatni. To był ostatni? Tak. 2.62. 2.62, okej. Okay. Tutaj się nie liczy. 3.50 był pierwszy. Tak, mam. Dobra, okej, okay, masz. A! Sorry! Żart. Podwójny bill drill. 6 wymiana 6. To właśnie tak jest z tym nikomu. Teraz się warto schylać, kiedyś bym to olał. Dobra. Żart, żart. Nie, nie. A mi plecy bolą, stary. Dramat. Dobrze. 6 wymiana 6. Podwójny bill drill. Dobra, i to też było 5 metrów. Także strzelamy. No, a ten bill drill, tak strzelimy go prawie z szóstki, czyli tak jak powinien być strzelany. A co tam? Okay. Jesteś gotów? 6 wymiana 6. Gotów? Uwaga! Dobra. 4.75. Ładny czas. Ładny czas. Jeden misik tutaj, ale ładnie, bo jest w linii nadal. W linii, że tak powiem, w osi tarczy. Ale jest jeden mis. Aż się chce z niego szybko strzelać. Naprawdę jest super. Ile mieliśmy? 4.75. Dobra. Ale nawet mimo tego spustu takiego? Ten spust jest... Tak, wiesz co, bo on już jak... Ja się rozładuję, bo się muszę doładować. Wiesz, już jak zaczniesz sobie na nim pracę i wyczujesz ten reset, to on się fajnie na nim zatrzymuje. Okej. Okay. Chociaż widzisz, on ma, spory ma over travel wbrew pozorom, nie? Zobacz. Masz trochę tego ruchu w tej później, nie? Ale naprawdę nie czuć tego tak... Zauważyłem, że te zaokrąglone spusty mają mniejszy over travel, mają krótszą drogę resetu. Zaokrąglone. Mhm. Ale ten przyjemniej się przełamuje. Przynajmniej w odczuciu dla mnie. Poza tym mam długie palce i on jest odsunięty od chwytu do przodu, więc mam trochę mniejszy zakres ruchu, a przy... tych wąskich, ja zaciskam palec już prawie tak, bo nie mam zakresu. Mhm. Po prostu przy mojej dłoni, nie? I dlatego chcę w tych pozostałych też wymienić spusty na proste, które są dostępne. To jest akcesorium, które kosztuje chyba 250 zł, więc to nie jest dużo. Więc chcę je wymienić, żeby mieć wszędzie ten płaski spust wysunięty w przód, żeby właśnie mieć tą krótszą drogę, bo naprawdę przyjemnie się z tego strzela. Fajne. Spoko. Dobra. Super. Nie, teraz target switch. Nie, po prostu widzisz, ten pistolet, no on jest taki przyjemny w trzymaniu, nic się tam nie robi ci krzywdy, jest miły, jest naprawdę miły. Proszę Państwa, target switch 3 metry, czyli przeniesienie celu na cel, subiektywne, bardzo subiektywne zadanie strzeleckie, które po prostu jakby daje taką, takie dla mnie takie podejście, jak ten pistolet pracuje w kontekście przeniesienia na kolejny cel, czyli ruch zamka, powrót przyrządów celowniczych do linii celowania i tak dalej. Mam wrażenie, że będzie naprawdę przyjemnie, bo widzę, jak ten pistolet pracuje przy mojej technice i strzela mi się z niego naprawdę dobrze. Zobaczycie też, nawet jeżeli chodzi o grupę, możecie zobaczyć, że na całej naszej tarczy ona jest naprawdę wypośrodkowana. Także wygląda to całkiem, całkiem nieźle. Dobra. Target switch, tak? Target switch. Ok, lewo, prawo. Tu mieliśmy niską gotowość, z tego co pamiętam. Takie target ready. Jesteś gotów? Gotów. Uwaga! Bra, prawo, lewo. Prawie mi... zahaczyłem. Uwaga! 53. Bra, lewo, prawo. Uwaga! 48. Dobra, prawo, lewo. Uwaga! 49. Lewo, prawo. Uwaga. 50. Bra. Prawo, lewo.
Dziękuję. Ostatni. Mhm. Uwaga. A! Dame! 48. Było blisko. Naprawdę było blisko, bo czułem, że tutaj jeden miss. Jeden miss. Natomiast chciałem troszeczkę przesadzić, bo naprawdę miło. Naprawdę miło. Jak to wygląda w ogóle? To jest bardzo lewa, szybko. Tak. To jest prawa. Okay. Wiesz, tu wszystko jest w celu chyba, nie? Raz, dwa, trzy, bo to są dwa. Tak. Jeden miss w przeniesieniu. Chciałem być szybszy, bo poczułem, że mogę. Natomiast rzadko się zdarza, żebyśmy zeszli poniżej pół sekundy. No tak. Z reguły jest to 0,6. 0,55, 0,58 to jest taki bezpieczny, taka bezpieczna ilość, nie? Taki bezpieczny strzał. Gnojek mały, dobra. Jeśli chcesz sobie spisać te czasy, to... Poproszę. To musisz sobie przejrzeć timer. Dobrze. Ja nie wiem, tam średnia 0,5. Nie, wpisz wszystkie, ja to później, ale inaczej, wpisz 0,5 średnią. No. Średnia 0,5. Ja później wyciągnę średnią taką realną z dźwięku. Ale miło, prawdę miło. Oddaję ci to ustrojstwo. Dobrze. Rozładuję się na sekundę, pójdę się doładować dokładnie do skill drilla, nie? Tam jest gdzieś, bo ja nie wiem jak na przykład tą tarczę znaleźć. Wpisujesz gdzieś na stronie skill drill? Nie, jest dział do pobrania. A, okej. Okay. Mamy taki dział? Mamy dział do pobrania. Stary. Mega! I tam powinny być tapety fajne. Są tapety fajne. Naprawdę? Tak. Jak to mnie świadczy w skali od 1 do 10? 2. Sprawiedliwie. Podoba mi się to. Przynajmniej jesteś szczery, dlatego tak wiele lat pracujemy razem i potrafimy pracować dalej. Dobrze, proszę Państwa. DTF skill drill. Łącznie 10 strzałów, dystans 5 metrów, ostrzeliwujemy dwa pudełka w dowolnej kolejności, do każdego po 5. Następnie jest awaryjna wymiana magazynka i po jednym strzale w każde kółeczko. Drill relatywnie trudny, może być modyfikowalny na wiele sposobów. Pokazuje pracę na szybkim strzelaniu, kontrolę odrzutu, ale też odbudowanie chwytu po wymianie magazynka i pracę na precyzyjną pracę strzelecką, jeżeli chodzi o pracę na przyrządach do małego celu, jakim są trzy kółeczka, które tam widzicie. No dobra. Ok. Jesteś gotów? Ja gotów. Ok. Uwaga. No kurczę, ale by było ładnie. Ale zawsze. No, dawaj. 6,42. No, byłoby super, ale jeden miss na dole. Zamuliłem pałkę, ale tutaj grupa urocza, wow. urocza. No, ale dobrze, no, błąd strzelca ewidentnie, bardzo przyjemnie, trochę się jeszcze przestawiam do tego spustu, natomiast... Ale czekaj, to był pierwszy twój strzał po wymianie? Tak, pierwszy mój strzał po wymianie. Okej. Okay. Później kolejny. Czyli się wstrzeliłeś, już było git. No dobra. Tak. Tak. Szkoda. Szkoda, Rafał, szkoda. Ile tam było? 6? 6,42. 42. Okej, okay, jeden miss. Kółko. Czyli co, to wszystko? Tak. Ile nam to zajęło? Ile nam to zajęło? 24 minuty, 25 już w tym momencie. Okej, okay. No to kończymy, no. Bo naprawdę było super. Dzięki. Witam z powrotem. Moje bojowe rękawice, które widzieliście na samym początku filmu, zmieniłem na odrobinę bardziej smukłe, żebyście widzieli, co pokazuje na pistoletach, które dzisiaj Wam przedstawimy. Zakończyliśmy test DTF Pistol Standard. Nie powiem dokładnie z głowy, jak uplasował się kanik, ten, którego tutaj widzicie, na tle innych pistoletów, których testy przeprowadziliśmy. Natomiast mam mocne przeświadczenie, że wypadł naprawdę dobrze. Powiem więcej. To jest moje subiektywne odczucie. Natomiast jest to jeden z najłatwiejszych w strzelaniu pistoletów, z jakich miałem okazję strzelać. Także czy fenomen kanika jest przypadkowy? Nie, nie jest, ponieważ jest to rzeczywiście niedrogi pistolet z rewelacyjnym mechanizmem spustowym, który jest fajnie bogato wyposażony i naprawdę przyjemnie działa. Oczywiście ma pewne mankamenty konstrukcyjne, które
o których również wspomnę, jeżeli chodzi o to, jaki ma impuls i jakie tam rzeczy się z nim dzieją, jeżeli chodzi o kompatybilność pewnych elementów. Natomiast jest to naprawdę ciekawy produkt. Mamy trzy pistolety, na których pracowaliśmy w ostatnim czasie trochę. Dzisiaj strzelałem z pistoletu, który jest w mojej opinii jest tak naprawdę mocno pośredni, bo jest troszeczkę trudny do strzelania, troszeczkę też łatwy. Łatwy ze względu na mechanizm spustowy, a dokładnie na język spustowy, bo mechanizmy wszędzie są takie same, na język spustowy, który w nim zastosowano. Płaski język spustowy, który tutaj widzicie, ma taki break, który jest oddalony po prostu od palca, więc przy konstrukcji chwytu, jaką ma Kanik, dla mnie ten dalej odsadzony spust jest ewidentnie wygodniejszy, dlatego wykorzystałem ten pistolet do testu. Tutaj też wspomnę, że na rynku jest już wersja Rival. Wersja Rival Kanika ma spust, który łamie się w 90 stopniach, czyli jest w osi lufy, w sensie względem osi lufy, spust po osiągnięciu 90 stopni względem osi lufy następuje jego przełamanie, więc jest jeszcze krótszy niż ten, który widzicie tutaj, więc dla osób o długich palcach, takich jak ja, będzie zapewne jeszcze przyjemniejszy. Natomiast tak jak mówiłem, jednym z pistoletów, ten, który wykorzystałem do dzisiejszego testu, to jest Kanik TP9 Elite S Combat, czyli ta wersja, którą tu widzicie, ze złotą lufą. Silent Arms International, SAIA, do tego mamy też przyrządy SAI, jasny przód, ciemny tył. Drugim pistoletem, który widzieliście w intro, jest Kanik Mete SFT. I to jest taka wersja najbardziej bojowa pistoletu Kanik, która jest teraz dostępna. Jest wyposażony w przyrządy celownicze, które są trytowe z lekką fluorescencyjną obwódką. Pistolet jest wyposażony w lufę z gwintem pod tłumik. Gwint, który jest w Kaniku, z tego co wiem, to jest gwint europejski glockowy, czyli gwint 14 lewo, tam jest chyba 14, nie pamiętam dokładnie, tak mi się wydaje, albo jakieś 20, coś dziwnego, ale jest to gwint lewoskrętny w standardzie pistoletów Glock. To, co wyróżnia pistolet Mete od pistoletów pozostałych, które tutaj mam, czyli również Kanik Mod 2, to jest montaż na kolimator, do którego zaraz dojdziemy. Przede wszystkim to spowodowało, że ten pistolet również kupiliśmy, ponieważ różni się od pozostałych, chcieliśmy mieć również porównanie. I teraz trzecia wersja to jest pistolet Kanik Mod 2. To jest taki duży klasyk, przepraszam, TP9 SFX Mod 2. Jest to pistolet o dłuższym zamku, wydłużonej pełnowymiarowej rękojeści. Mógłbym tutaj go porównać odrobinę do Glocka 34. Dlatego chciałem go sprawdzić, ponieważ mam duże porównanie właśnie do tego pistoletu, który jest moim ulubionym pistoletem. Głównie 34 jest pistoletem mojego wyboru, zarówno do zadań o zacięciu taktycznym, jak i sportowych. Więc chciałem mieć pistolet z dłuższą lufą, żeby zobaczyć jego charakterystykę cyklu i porównać do tego, co jest mi znane. Również bardzo przyjemny pistolet. Na pistolecie jest zamontowany kolimator Mechanic. Jest to kolimator również spod szyldu Kanika, który jest całkiem przyjemnym kolimatorem. Ma naprawdę bardzo czystą i klarowną soczewkę, dużą wizurę, nie zniekształca obrazu, wyraźna prosta plamka, otwarty, prosty kolimator. Charakterystyczny system regulacji plamki sugeruje, że prawdopodobnie ten kolimator wykonuje dla Kanika firma Shield lub jest to jakaś ich technologia, która została w nich wykorzystana, ponieważ kolimator jest regulowany w bardzo specyficzny sposób, który dla niektórych może się okazać odrobinę trudny, ale finalnie okazał się dla mnie bardzo prosty. O tym też wspomnimy później. Dobrze, zatem przejdźmy do opisania konstrukcji pod kilkoma względami. Wybierzemy do tego pistolet, który wygląda relatywnie klasycznie i będzie to Kanik Mete SFT. Pierwszy temat, który wyróżnia Kaniki wobec innych tanich pistoletów na rynku, to w mojej opinii wygląd. Te pistolety są atrakcyjne. Naprawdę. Wyglądają po prostu ciekawie, interesująco, niektóre bardziej agresywnie. Kanik też ma swoją serię pistoletów różnych, które maluje w takiej magicznej maszynie. I one mają fenomenalne różne kolory, także podobno też te powłoki się nie zdzierają. Natomiast przejdziemy sobie na razie do takiego zwykłego, najzwyklejszego pistoletu, który możemy sobie wyobrazić, czyli po prostu czarny, zwykły, ładny pistolet. Pokrycie zamka bardzo ładne, bardzo przyjemne. Kształt zamka bardzo przyjemny. Ryflowania z przodu i z tyłu, które pozwalają na wygodną i przyjemną manipulację zamkiem. Szkielet, który jest z polimeru niebłyszczącego. Wydaje się być solidnym materiałem, co niestety w niektórych pistoletach poraża, nawet tych droższych, że wydaje się po prostu jak zabawka
plastikowa. Ten tutaj nie sprawia takiego wrażenia, jest naprawdę przyjemnym, solidnym materiałem. Pistolet jest oczywiście wyposażony w interfejs Picatinny na dolnej części szkieletu, więc możemy swobodnie zamocować światło z laserem, czy wybrane inne akcesorium, nie wiem jakie, ale może jakieś jest, które chcielibyście tutaj zamocować. Pistolety wszystkie, które tu widzicie, są wyposażone w nakładki zmieniające objętość chwytu. I teraz tutaj dochodzimy do tego, jaka jest geometria tego chwytu. Ja nie jestem za dużym fanem tego typu geometrii chwytów. Nie będę mówił, że to jest fenomenalna sprawa. Dla mnie nie do końca, ponieważ jak widzicie, mamy z tyłu taki delikatny garb i to jest chwyt, to jest bodajże nakładka rozmiaru M. I teraz jeżeli wezmę pistolet Canik TP9 SFX, to zobaczycie, że ten garb tutaj jest jeszcze bardziej uwydatniony, ponieważ celowo zamontowałem tutaj większą nakładkę, żeby zobaczyć, jakie jest odczucie podczas strzelania. W mojej opinii pistolety, które są pistoletami do strzelania praktycznego, szybkiego, etc. i zresztą zauważycie zapewne ten trend we współczesnym tworzeniu i projektowaniu broni palnej, mają płaską ramę z tyłu, dlatego że jakiekolwiek wybrzuszenia powodują niemożliwość umiejscowienia tej części rękojeści wewnątrz mojej dłoni, wobec dolnej poduszki. To jest bardzo istotne, jest to kwestia tego, w jaki sposób rozchodzi się energia w pistolecie, także większy chwyt nie do końca współpracuje, przynajmniej nie z moją techniką strzelecką, dlatego pistolety, z których strzelałem głównie, czyli nie SFX, TP9 SFX, mają założoną mniejszą nakładkę, żeby mógł je wygodnie chwycić. Natomiast, jak dusza woli, w zestawie są chyba dwie nakładki albo nawet trzy. Także w zależności od tego, jak Wam będzie wygodniej, może ten chwyt relatywnie dobrze dopasować. W ogóle Caniki przychodzą bardzo bogato wyposażone. To nie jest unboxing, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to bodajże Kwiatek ze Strzelnicy TV zrobił taki film już parę lat temu, czy nawet chyba też o współczesnym pistolecie, jednym ze współczesnych modeli również, w którym pokazuje dokładnie, jak ten pistolet jest wyposażony. Tam jest masa pierdoletów, które są po prostu zupełnie niepotrzebne. Taki turecki vibe. Mocno, nie? Brakuje jeszcze tylko, żeby kepsa tam rzucili po prostu i mordo więcej sosu. Także generalnie to jest jedyny turecki problem dla mnie z tymi pistoletami, że jest tam dużo akcesoriów, które mogą się wydawać niepotrzebne, ale z drugiej strony jest sporo elementów, które zamykają nam problem niedostępu do części aftermarketowych. I to jest interesująca sprawa. Na przykład do każdego pistoletu, który tutaj widzicie w zestawie, przychodzą płytki montażowe pod kolimator. Nie wiem, jak wytrzymałe one są. Nie wiem też, jak wytrzymałe są śruby, które przychodzą w komplecie. Ale ten zestaw cały przychodzi z pistoletem, więc mogę zamontować kolimator, który kupiłem też w sklepie. Mogę go zamocować ad hoc, bez żadnego problemu. Wszystko ze sobą pasuje. Co ciekawe, śruby mocujące kolimator i śruby mocujące płytkę mają w komplecie podkładki metalowe, sprężynujące. I to jest dość ciekawe, ponieważ zapewne zdajecie sobie sprawę z tego, a jeżeli nie, to powinniście, że śruby w kolimatorach potrafią się odkręcić lub kiedy są za mocno dokręcone z wykorzystaniem kleju Loctite lub innego kleju, on ma jakąś ładną nazwę, Do gwint. Kleju do gwintów. Może być taka sytuacja, że ten klej zwyczajnie spowoduje zerwanie tej śruby, kiedy płytka źle pracuje, więc to może być problem. Tutaj rozwiązano ten kłopot podkładkami metalowymi i faktycznie już odczepiałem ten kolimator, w sensie odkręcałem go, zmieniałem na inny pistolet, umieściłem go na drugim pistolecie Canik, zerowałem go dwukrotnie, odkręcałem i przykręcałem te śruby na tych podkładkach, nie odkręcają się, nie trzeba przykręcać ich zbyt mocno, na ten moment działa. Bardzo ciekawe rozwiązanie, które funkcjonuje naprawdę nieźle, przynajmniej jak na razie. Te pistolety może zrobiły po około 800 sztuk każdy amunicji. To też, żebyśmy mieli świadomość, że to nie są jakieś niesamowite testy wytrzymałościowe, tak? Więc to jest dopiero parę tysięcy łącznie na tych pistoletach, dzięki którym mogę coś Wam w ogóle o nich powiedzieć. Kolimator mechanik, który tutaj widzicie, jest mocowany bezpośrednio na płytce, która przychodzi w zestawie, tak jak wspomniałem. Natomiast jak zapewne zauważyliście, jest jeden problem. W momencie, kiedy zdejmuję płytkę, zdejmuję z nią także przyrządy. W pistolecie TP9 Elite S możecie zauważyć, tutaj płytka jest zamontowana i przyrządy są zamontowane właśnie do płytki. Czyli w momencie, kiedy decyduję się na kolimator, niestety muszę zrezygnować z montażu, muszę zrezygnować z przyrządów celowniczych, czyli nie mogę mieć tak zwanego co-witness. W kontekście strzelania sportowego ma to naprawdę średnie znaczenie, powiedziałbym wręcz marginalne lub nawet żadne. Wystarczy mi jeden system celowania, kolimator jest w pełni wystarczający. W kontekście noszenia broni, CCW lub w kontekście strzelania bojowego powinienem mieć zapasowy system celowania. Kolimatory zawodzą, mechaniczne przyrządy celownicze również zawodzą. Więc jeżeli wykorzystuję taki system jak kolimator, to ja uważam przyrządy mechaniczne
w konwencji co-witness, czyli widoczne przez okno kolimatora, za konieczność. Niestety te modele Canika tego na to nie pozwalają i stąd właśnie zainteresowanie wersją Mete. Wersja Mete Canika TP9, Mete SFT jest wyposażona w płytkę skróconą wobec przyrządów celowniczych mechanicznych. Oznacza to, że kiedy zdejmę tę płytkę, mogę umieścić na niej wybrany kolimator, który będzie współgrał z przyrządami celowniczymi. Ale teraz właśnie, wybrany kolimator. Ta płytka jest tak krótka, tej przestrzeni jest tak mało, że jedyne kolimatory, które tutaj pasują, to są bodajże właśnie Shield RMS lub inne kolimatory Shield, które mają naprawdę krótki footprint. Także weźcie to pod uwagę w przypadku zainteresowania się tym pistoletem, że nie daje on możliwości montażu każdego kolimatora bezpośrednio o dowolnej wielkości, takiego jakbyście chcieli, ponieważ może on wpłynąć na prawidłowe działanie pistoletu. Na przykład jak sobie spojrzycie też tutaj, zamocowanie dłuższego kolimatora, nawet z wykorzystaniem dedykowanej płytki, mogłoby być problematyczne, dlatego że zaraz za płytką w stronę lufy znajduje się już dźwignia wskaźnika załadowania komory nabojowej. Więc tutaj zakładam, że może być pewien kłopot z dobraniem kolimatora dowolnego. Na pewno nie można tak zrobić. W zestawie z pistoletami przychodzi kilka akcesoriów, tak jak wspomniałem, Turkish Style, które pozwalają na naprawdę dużą personalizację pistoletu względem strzelca. Jednym z nich, taka ciekawostka, jest na przykład wymienialny przycisk wypięcia magazynka. On nie jest wymienialny, w sensie on jest, możecie sobie go podwyższyć lub obniżyć. Więc on może być taką po prostu wieżą, o którą haczycie kciukiem. Może być odrobinę mniejszy niż ten, który widzicie tutaj teraz. Lub właśnie taki, to jest wersja S. S dlatego, że przy moim chwycie ja przesuwam mocno rękę prowadzącą do przodu pistoletu, więc dłuższy zrzut magazynka, który był fabrycznie zamontowany, czyli zrzut M, był dla mnie wyjątkowo nieprzyjemny w kontekście strzelania, że tak powiem, praktycznego, czy strzelania wielostrzałów, więc zmieniłem go sobie na ten rzut, który jest najmniejszy. Nadal działa rewelacyjnie, magazynki wypadają jak szalone. Zajebisty. Także nie ma problemu. Dalej, z wersją Mete docelowo dostajecie również Magwell i jest to Magwell dość powiększony i to całkiem nieźle, który naprawdę pozwala na proste wprowadzenie tych magazynków. Jest to Magwell fabryczny, który również wykonuje firma Canik, także naprawdę ładnie, dobrze wyglądający, dobrze docięty Magwell. Magwell fabrycznie również przychodzi z pistoletem TP9 Elite S Combat. To chyba tak się właśnie czyta w tej kolejności. Więc tutaj również mamy widoczny Magwell. On jest odrobinę drobniejszy i to jest Magwell, który wykonuje dla pistoletów Canik firma Silent Arms International. Nie wiem, czy kojarzycie, ale SAI to jest naprawdę wysokiej jakości producent akcesoriów do broni. Podobno jest tam jakieś połączenie finansowe pomiędzy tymi firmami. Nie wiem dokładnie, jak ono funkcjonuje. Natomiast rzeczy od SAI nie są z przypadku. To są produkty naprawdę grande trabajo robota. Także naprawdę są wysokiej jakości i dobrze współpracują. I elementy, które są w pistoletach właśnie z SAI-a w Caniku, daje się odczuć, że funkcjonują naprawdę rewelacyjnie. Także mamy dobry Magwell również do wersji TP9. W zestawie z TP9 przychodzą dwa magazynki. Jeden przychodzi zwykły, krótki, z krótką stopką. Drugi ze stopką plus 3, powiększoną. Także tak wygląda ten pistolet w kontekście takiego najładniejszego zestawu z zestawu. Proszę Państwa, istotny element, jeżeli nie najważniejszy, pistoletów Canik to mechanizm spustowy. Canik mechanizmem spustowym, powiem to wprost, zachwyca. Tak prostego pistoletu do strzelania nie widziałem dawno. Możecie zobaczyć, jak on funkcjonuje w przypadku tego mechanizmu, z którego korzystałem dziś. Mam bardzo wyraźny luz, taki nie napinający mojego palca zbyt mocno, również wyraźną ścianę i następnie zwiększam siłę bardzo powoli, bardzo kruche przełamanie. Typowy glass break. Nic się nie dzieje. Po dotarciu, delikatny, po dotarciu do ściany nie dzieje się nic dalej, żadnego ruchu spustu. Glass break. Rewelacja. Długość resetu w przypadku spustu płaskiego to relatywnie długi, możemy powiedzieć, bo to jest około 5 do 7 mm. Tak? W przypadku pistoletów, na przykład TP9 SFX Mod 2. Tutaj mamy spust klasyczny, który jest zaokrąglony. To samo. Luz, bardzo delikatny luz, wyraźna ściana, zwiększam nacisk, bardzo krucho i zdecydowanie krótszy reset. Około 3, może 4 mm. Rewelacja. Bardzo krótki, pozwalający na bardzo szybkie strzelanie, odpychający palec, więc pozytywny, przyjemny reset. W pistolecie Canik Mete
Ten spust został jeszcze zmodyfikowany, więc mamy spust, który ma podobną charakterystykę pracy, czyli też wyraźny, przyjemny luz, również wyraźną ścianę. Nie wiem, tutaj widzieliście, jest odrobinę zmiękczony, czyli tu już nie jest aż taki glass break, natomiast spójrzcie teraz, kliknięcie myszką. Niesamowite, pistolet bijnikowy, który ma naprawdę rewelacyjny mechanizm spustowy z pudełka. Tutaj ten spust jest zmiękczony po dotarciu do ściany. Widzieliście pewnie, że tam jest jakieś mocne 0,3 mm, które mój palec pokonuje, zanim go przełamie. Czy to jest fenomen? Tak. Ciężko jest znaleźć pistolet bezkurkowy, który ma taki mechanizm spustowy. Znaczy, można znaleźć taki pistolet, ale jest brzydki. I ma inne problemy. A tutaj tych problemów nie ma. I ten jest tańszy, i ładniejszy, i po prostu ciekawszy. Także czy są to pistolety interesujące? Tak, zdecydowanie. Nawet dla mnie, jako dla osoby, która faworyzuje pewną markę, ponieważ uwielbiam Glocki i zawsze będę z nich strzelał i strzelam z nich od zawsze, od kiedy zajmuję się strzelaniem, to potrafię docenić pistolet, który naprawdę jest przemyślaną konstrukcją i wprowadziły go na rynek, osoby, które wprowadziły ten produkt, stworzyły go i wprowadziły go na rynek, naprawdę znały się na strzelaniu. Bo to jest pistolet stworzony przez strzelców dla strzelców. Dlatego to jest istotna sprawa. Przynajmniej takie sprawia wrażenie. Dla mnie, jako dla osoby strzelającej. Wyjęcie tego pistoletu z pudełka, załadowanie magazynków i oddanie pierwszych strzałów, to były od razu strzały, które były celne. Jest on wyjątkowo prosty w obsłudze, prosty w pracy. Jest niezawodny, przynajmniej jak dotąd nie mieliśmy żadnego problemu. Poza jednym, o którym zaraz Wam właśnie wspomnę. Także czy są to pistolety z wadami? Tak, i teraz o tych wadach opowiemy. Proszę Państwa, największą wadą, jaką dotychczas zauważyłem, jest niewymienność magazynków pomiędzy modułami, które są dostępne. Co to znaczy? Oznacza to, że jeżeli mam moduł, który jest modułem krótkim, rozbierzemy ten pistolet, żebyście sobie też zobaczyli ciekawostkę. Mam moduł chwytu, który jest modułem, znaczy to jest szkielet tak naprawdę, ponieważ jest to istotna część broni. I teraz jeżeli włożę magazynek krótki, no to nie ma problemu, nawet jeżeli uderzę mocno, czyli pistolet jest na cofniętym zamku i dokonuje awaryjnej wymiany magazynka, to nic złego się nie dzieje. Niestety, jeżeli wezmę magazynek, który jest dłuższy, to jeżeli teraz spojrzycie, jestem w stanie go niestety odrobinę za mocno wbić i wchodzi generalnie za wysoko. I teraz w momencie, kiedy nie mam założonego zamka, nie jest to problemem. Niestety, kiedy mam założony zamek, może to spowodować pewnego rodzaju zacięcie, które dzisiaj się wydarzyło. Czyli magazynek podszedł odrobinę za wysoko, w wyniku czego zablokował zamek, który wracał i miał pobrać prawidłowo nabój i wprowadzić go do komory nabojowej. Nie stało się to, zatrzymał się na magazynku, który przez to, że jest dłuższy, potrafi podejść odrobinę wyżej. I teraz, czy to jest jakiś duży problem? Nie, natomiast należy o tym pamiętać, ponieważ wykorzystanie dłuższego magazynka w tej konstrukcji może doprowadzić do zacięcia broni. Dla przykładu, w pistolecie Glock ten problem się nie pojawia, czyli z moich wspomnień mogę się z Wami podzielić taką ciekawostką, że na przykład startując w kategorii pistolet kompakt, chyba w Piro, nie mogłem wykorzystywać magazynków, które miały stopki, ale mogłem wykorzystywać magazynki fabryczne Glocka, więc wykorzystywałem magazynki 17-nabojowe od Glocka 17. Były dłuższe, więc w przypadku jakiegokolwiek problemu lub awarii mogłem ten magazynek łatwiej wyrwać i usunąć niż magazynek krótki. W przypadku pistoletów Canik nie porwałbym się na takie rozwiązanie, ponieważ jednak istnieje tutaj ryzyko zacięcia tego pistoletu, jeżeli wykorzystuję długi magazynek w krótkiej ramie. Skoro już zdjęliśmy tę ramę z pistoletu, to myślę, że warto wspomnieć również o tym, że coś, co Glock zrobił dopiero teraz, wprowadzając Glocka 47, Canik zrobił już na początku. Wszystkie moduły są ze sobą wymienne, czyli mogę zamontować krótki chwyt, długi zamek, zamek długości, jaki tylko chcę. Natomiast tutaj w tym momencie oczywiście krótkie magazynki, tak? Więc jestem w stanie sobie zbudować pistolet na podstawie dwóch różnych na przykład pistoletów, które posiadam. Mogę sobie zbudować naprawdę ciekawą kompozycję, którą widzicie tutaj i możemy spokojnie pomieszać teraz szkielet od Canika SFP. TP9 SFX do Canika TP9 Elite i mamy takiego oto tutaj, taki zgrabny pistolet o bardzo klasycznym wyglądzie. Te wszystkie rzeczy są w pełni kompatybilne, nie ma najmniejszego problemu, działają za każdym razem. Na deser zostawiamy to, co powinniśmy zostawić na deser, czyli wrażenia ze strzelania. Najpierw mechanizm spustowy, żaden problem, tak? Coś wspaniałego, wyraźna
wyraźna ściana, kruche przełamanie, bardzo proste strzelanie, jeżeli chodzi o pracę na języku spustowym. Jeżeli znasz podstawowe zasady strzelania z pistoletu, naprawdę ciężko będzie Ci z tego pistoletu spudłować. Osoby, którym daję ten pistolet po raz pierwszy, żeby sobie sprawdziły, jak się z tego strzela, zwracają uwagę, o Boże, jaki długi jest ten spust. Tak, faktycznie pretravel jest naprawdę długi, co też widzieliście podczas testu. Zmylił mnie odrobinę podczas strzelania w ruchu, myślałem, że to przełamanie będzie szybciej, a jednak musiałem ten spust dociągnąć dalej i byłem zaskoczony, że ta ściana jest dopiero gdzieś tam. Wiem, że wersja Rival ma właśnie ten spust, o którym wspomniałem, że jest wysunięty do przodu, gdzie tam jest ten reset naprawdę niezwykle krótki. Także może być to problem, bo ten pretravel jest tak długi, natomiast w mojej opinii jest to w pełni kwestia przyzwyczajenia. Pistolety, które testowaliśmy, są pistoletami o różnych długościach zamka. Działają analogicznie do wszystkich innych konstrukcji o różnych długościach zamka. Tutaj kanik, którego widzicie, jeżeli chodzi o zamek TP9 SFX, jest dłuższym zamkiem, ma wydłużony cykl, dłużej wraca na cel, ale spokojniej pracuje w tył. W przypadku pistoletu TP9 Elite Combat S, krótki cykl, szybki cykl, ale bardzo szybki powrót na cel. Przyjemnie się z tego strzela wielostrzały, aż się prosi o szybkie strzelanie. I tutaj mamy kanika Mete SFX, czyli to taka wersja najbardziej klasyczna, bojowa. W tym przypadku możemy to porównać do takiego Glocka 17, załóżmy, czy innego klasycznego pistoletu full size. Natomiast fizyki nie oszukamy. Nie da się tego zrobić. I tutaj warto o tym wspomnieć, że to, w jaki sposób zamek pistoletów kanik jest umieszczony względem osi lufy, będzie powodowało, że te pistolety są odrobinę szarpiące. Natomiast powiem wprost, są mniej szarpiące niż inne konstrukcje podobne, które funkcjonują na rynku. Z jednego prostego powodu, jeżeli rozłożymy ten pistolet, możecie zobaczyć, że to, co zrobił kanik, to jest naprawdę istotna sprawa, ale wyposaża wszystkie pistolety w stalową, ciężką żerć sprężyny, również z bardzo dobrą i mocną sprężyną powrotną. Zespół oporopowrotny jest solidny i naprawdę zapobiega temu wrażeniu, że pistolet jest taki wybitnie snappy. One po prostu pracują jak klasyczne, zwykłe pistolety, które mają odrobinę wyżej umieszczony zamek względem osi dłoni strzelca. Także nie jest to tak płaska praca zamka, jaką znam z pistoletów, których używam na co dzień. Da się na tym zapanować bez żadnego problemu i rozumiem to, że niektórzy są w stanie przedłożyć ten przyjemny spust nad ten impuls odrzutu, bo to jest naprawdę coś, co jest łatwe do opanowania. Wspomnę również o istotnym elemencie, jeżeli chodzi o pistolet z pudełka, ponieważ to jest bolączka między innymi Glocka, ale też innych pistoletów high-endowych producentów. Może nie wszystkich, ale niestety znakomitej większości. Mianowicie większość pistoletów z pudełka przychodzi z naprawdę dramatycznie okropnymi przyrządami celowniczymi. W przypadku kanika nie mamy tego problemu. Pistolet przychodzi z przyrządami, które nadają się bezpośrednio do strzelania sportowego, obronnego. Mamy jasny przód, ciemny tył, światłowód, niezwykle proste zgranie przyrządów celowniczych, ryflowania z tyłu, które zapobiegają odbiciu się światła. Klasyczne, dobre przyrządy, które montujemy na wszystkich naszych pistoletach w DTF-ie aftermarketowo. Czyli po prostu kupujemy przyrządy, które mają dokładnie ten układ. Światłowód z przodu, ciemny tył. W kaniku macie ten temat od razu z bomby. Także to jest naprawdę ciekawa rzecz. W przypadku TP9 Elite Combat są to przyrządy Silenta. W przypadku TP9 SFX są to przyrządy, co jest ciekawe, z firmy, kojarzysz takie coś, Filip, jak Warne? Warn? To taki Warn? Mega stary old school, jeżeli chodzi o szyny, pikati, tini i tak dalej. O Boże, tak! Tak, to oni dla nich, dla kanika robią te przyrządy. Także taki klimat jak GG&G, pamiętasz? O nie, to już jest grubo. To jest taki też. Tak, ale to są takie właśnie, więc to w ogóle były przyrządy z tamtej firmy, które znalazły się na tym pistolecie. Wow. Tak samo, jasny przód, ciemny tył, proste, bardzo fajne, czytelne przyrządy. I teraz, proszę Państwa, kolimator mechanik, który ma specyficzny system regulacji, więc tylko o nim wspomnę, jakby, ponieważ film ma traktować o pistoletach, ale jest to ich produkt. Kolimator jest zamocowany na płytce dedykowanej, znajduje się on dość wysoko, ale jest to prosty kolimator w celowaniu. Szybka soczewka, która tutaj się znajduje, jest naprawdę bardzo dobra, przynajmniej dla mnie jest niesamowicie czytelna, klarowna, czysta, łatwo mi się z tego strzela. Wyraźny, ładny punkt celowania, tu jest chyba kropka 2 MOA, bo jest mała, także jest to naprawdę drobne. Natomiast teraz ciekawostka, kolimator nie ma zaznaczonych punktów ustawienia kropki, czyli nie ma nic, w co możemy włożyć łuskę od 9, ewentualnie śrubokręcik i tam słyszymy klikanie jak przy otwieraniu sejfu. Nie ma czegoś takiego. Tutaj są zwyczajne śruby heksagonalne, czyli imbusy, gdzie wkładamy odpowiedni kluczyk i po prostu pełen obrót to jest 1 minuta kątowa. I dlaczego to jest z jednej strony trudne, z drugiej strony łatwe? To jest naprawdę ciekawe. No bo ktoś może pomyśleć, a tu nie ma żadnego zaznaczenia,
No dobrze, natomiast jeżeli ja włożę klucz, nawet jeżeli włożę zwykły klucz ampulowy, to widzę, w którym miejscu ustawi mi się ramię klucza, które wykorzystuję do przekręcenia tej śruby. I za każdym razem jeden pełny obrót to jest jedna minuta kątowa. Więc w momencie, kiedy reguluję ten kolimator na 25 metrach, na 10-15 metrach, po prostu reguluję go o odpowiednią ilość obrotów względem tego, ile chcę przesunąć tę kropkę. Więc jeżeli, w sensie grupę trafień. Więc jeżeli chcę ją przesunąć o 1,5 minuty kątowej, to robię dokładnie 1,5 obrotu. Więc jest to z jednej strony skomplikowane dla kogoś, kto nie ma ze sobą jakiegokolwiek imbusa, ale z drugiej strony, kiedy zrozumiemy funkcjonowanie tego kolimatora, to jesteśmy w stanie wykalibrować go niezwykle precyzyjnie. I to jest też intrygujące. Zresztą jest to właśnie technologia regulacji, którą znam z kolimatorów Shield, które są używane z powodzeniem przez naprawdę wielu sportowców, między innymi przez Piotrka Posia, naszego mistrza świata. Proszę Państwa, na sam koniec wspomnę jeszcze, że pistolet jest obustronny. Oznacza to, że zrzut zamka jest duży, spory, łatwo jest na nim pracować i znajduje się z obydwu stron, więc dla osoby lewo- i praworęcznej jest wykorzystywany w ten sam sposób. Zrzut magazynka jest przepinany, możemy go przepiąć na drugą stronę, więc też dla osób leworęcznych jak najbardziej claro que si. I teraz ciekawostka, ten pistolet, który mam tutaj, to jest ten TP9, on jeszcze ma manualny bezpiecznik, który znajduje się w kabłąku. Nie wiem po co, bo dla mnie to wygląda na jakieś wymaganie przetargowe, znam temat, więc generalnie potrzebujemy bezpiecznika, no to zrobimy go w kabłąku. Tragiczne umieszczenie jakby bezpiecznika, nie wiem w jaki sposób mamy go deaktywować i blokuje on pracę z pustu manualnie, czyli pojawia się taka beleczka i ona robi tak, że spust nie może, tylko może do połowy, nie? Także generalnie tak to wygląda, ale jest to na pewno ciekawa rzecz, gdyby ktoś chciał mieć ten pistolet jeszcze bezpieczniejszy niż tylko się da, to jest to opcja. Pistolet nie jest tak bezpieczny jak Glock, ponieważ napięcie iglicy jest w pełni, jak właśnie przy innych pistoletach z takim systemem, z takim mechanizmem spustowym. Natomiast ma blokadę iglicy, wątpię, żeby cokolwiek złego mogło się tutaj wydarzyć. Czy warto? Tak warto. Takie jest moje zdanie. Uważam, że są to pistolety, które nie bez kozery zrobiły na rynku szum. Po tym czasie użytkowania, jaki spędziliśmy z tymi pistoletami, nie mieliśmy z nimi absolutnie żadnego problemu poza tematem magazynków, o którym już Wam wspomniałem. Także to była jedyna rzecz, która się wydarzyła. Canik na pistolety daje 50 tysięcy strzałów gwarancji. To jest naprawdę dużo. Mówi o tym otwarcie. Także wątpię, żebyśmy my z tych pistoletów tyle wystrzelili, dlatego że pomimo mojej sympatii dla tego systemu, ja jestem fanem klasyki i jakby na pewno klasyka pozostanie ze mną i w mym sercu. Natomiast to jest bardzo ciekawa pozycja na rynku. Jeżeli szukacie pistoletu na pierwszy raz i wiecie, że chcielibyście coś, co jest relatywnie proste do strzelania, to Canik jest naprawdę ciekawą opcją. Warto też wspomnieć o tym, że pierwsze kaniki tego typu zobaczyliśmy na naszych szkoleniach. Kurczę, Filip, kiedy to było? Z 4 lata temu? 5? 4-5 lat temu. I wtedy kanik TP9 Elite właśnie, to był Elite Combat S. Niestety był pistoletem, z którego strzelałem, ale był bardzo nieprzyjemny w strzelaniu właśnie ze względu na ten podrzut i odrzut, który mu towarzyszył. Naprawdę były to nieprzyjemne pistolety w strzelaniu bez względu na spust, etc. Były zwyczajnie niefajne. Po zmianie, w mojej opinii, nastąpiła tutaj zmiana na pewno systemu oporo-powrotnego, ten pistolet jest dużo przyjemniejszy w strzelaniu. Nie jest taki szarpiący, nie jest taki snappy. To są naprawdę po prostu fajne, dobre pistolety, którymi warto się zainteresować. Dziękujemy Wam za uwagę. Dziękujemy firmie Garant za udostępnienie broni do testów, z którą jeszcze nie skończyliśmy. Także jeszcze trochę nam to zajmie. Dla osób, które byłyby zainteresowane zakupem tego pistoletu, to macie Przepraszam, to dla uczestników naszych szkoleń. Także jeżeli chcielibyście nas wesprzeć, to zapraszamy Was na nasze szkolenia. Harmonogram aktualnych szkoleń znajdziecie na naszej stronie internetowej. I szczera prośba, zupełnie poważnie, proszę zapiszcie się do newslettera. Nie traktujcie tego jako newslettera reklamowego, ponieważ on tak nie funkcjonuje. Natomiast jeżeli się tam zapiszecie, to nie ominie Was żadna informacja o szkoleniu. Mamy z tym problem, miejsca znikają, dlatego przygotowaliśmy dla Was ten newsletter. Zapiszcie się tam, prosimy i wtedy na pewno będziecie wiedzieć, kiedy odbywa się kolejne szkolenie, które dla Was jest interesujące. Również formą wsparcia jest nasz profil na Patronite, także zapraszamy Was również tam. Zapraszamy Was do tego, żebyście byli aktywni. Komentujcie, zostawiajcie polubienia, rozsyłajcie nasze filmy. Jak wiecie, YouTube aktualnie prowadzi dość mocną politykę antystrzelecką, której my również staliśmy się ofiarą, ponieważ usunęli już jeden film, który funkcjonował w sieci naprawdę kilka ładnych lat.
Także nie wiemy, do czego to doprowadzi, ale społeczność strzelecka jest tłamszona przez tego typu media, także prosimy Was, żebyście byli bardzo aktywni. Dziękuję Wam serdecznie i mam nadzieję, że widzimy się na strzelnicy. Pozdrawiam. Mats, DTF Solutions. Bez mikrofonu. Raz, raz, witam serdecznie. Cześć, tu Mats, DTF Solutions. Proszę Państwa, dzisiaj czajnik. Jedyny pistolet, który możecie ugotować wodę. Coś wspaniałego.